Dzisiaj pojedziemy na tak zwany trójkąt śmierci, gdzie nastąpiła zmiana organizacji ruchu, która dość mocno zmienia sposoby przejeżdżania przez to skrzyżowanie i może być problematyczna na egzaminie. W dojeździe do miejsca egzaminacyjnego, tak zwany trójkąt śmierci, nic się nie zmienia. Skręcając w lewo z ulicy Warszawskiej, musimy przepuszczać pojazdy jadące z przeciwka. Po skręcie musimy bardzo uważać na przejeździe kolejowym, żeby nie przejechać podwójnej linii ciągłej oraz obowiązkowe jest rozejrzenie się przed wjazdem na przejazd kolejowy. Przed zmianą organizacji ruchu w tym miejscu padało polecenie, żeby zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu. Teraz jest to niemożliwe, ponieważ postawiono nowe znaki na razy C9 oraz wymalowaną podwójną linię ciągłą, która uniemożliwia zawracanie. Więc na razie skręcimy sobie w prawo na skrzyżowaniu. Zawrócimy z wykorzystaniem infrastruktury, parkingu przy sklepie oraz biegu wstecznego. Egzaminy robią podobny manewr, wykorzystując bramę. I teraz zbliżając się do tego skrzyżowania, będziemy jechać w lewo, więc ustawiamy się po lewej stronie. Wcześniej ustawialiśmy się po prawej, teraz po lewej. Też mamy tu znak nakazu C9. Po zatrzymaniu w związku ze znakiem stop wyjechaliśmy. Znak C9 mówi nam, że mamy wjechać po prawej stronie tego znaku oraz to, że ulica ta jest jednokierunkowa. Więc prawdopodobnym zadaniem tutaj teraz będzie na egzaminie zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury oraz biegu wstecznego i skręt w lewo na skrzyżowaniu, ponieważ podwójna linia ciągła uniemożliwia zawracanie na tym skrzyżowaniu.